Każdy ma prawo wystartować na prezydenta, może kiedyś ja wystartuję, nie wiadomo, zobaczymy. Żartuję oczywiście, ale no, jeżeli podjął taką decyzję, no to fajnie. No, jestem ciekawy, jak mu pójdzie i czy wejdzie do drugiej tury, no bo to jest jakby najważniejsze pytanie w tym momencie. No, myślę, że to będzie coś ciekawego. A jak uważasz, jak powinna wyglądać dobra kampania, tak aby zachęciła na oddanie głosu właśnie na niego? No to ja myślę tutaj, że to już trzeba politologów zapytać. Ja nie jestem politologiem, nie wiem, jak taka kampania marketingowa, polityka wygląda, ale myślę, że to pewnie jakiś jeżdżący autobus z wielką twarzą oklejony, prawda? Z napisem Szymon Hołownia, głosuj na mnie. Musi być jakieś hasło wyborcze, więc no jestem ciekawy, jak on to będzie też chciał zrobić, no bo faktycznie do tego trzeba mieć też ludzi, którzy się tym zajmą i to jest jakiś tam sztab osób, które pracują na tego kandydata, więc bardzo ciekawe, jak on to sobie gdzieś tam wymyślił i zobaczymy. No, jak dojdzie do drugiej tury, to na pewno będzie sukces. A gdybyś ty startował na prezydenta, to jaki postulat byś chciał jakby w swojej kampanii ująć? No właśnie, jakie hasło, jakie byłoby to hasło? No właśnie, to kurczę, marketingowo nie jestem dobry, więc myślę, że musiałbym znaleźć osobę, która by mi wymyśliła takie hasło, ale myślę, że coś, co byłoby zachęcające na pewno i wpadałoby w ucho, prawda, gdzie ktoś jakby zobaczył to hasło, to by wiedział, że jestem, że chodzi o mnie, prawda, więc no ja myślę, że musiałbym nad tym pomyśleć marketingowo, no ale to mówię, coś krótkie, treściwe i wpadające w ucho na pewno. Co Szymon mógłby zmienić w Polsce? No, prezydent nie ma zbyt dużej władzy, jest bardziej, to jest taka, znaczy oczywiście może zablokować jakąś ustawę, podpisać jakąś ustawę, ale to jest tak też przede wszystkim funkcja bardzo reprezentacyjna, prawda, na arenie międzynarodowej. Nie wiem, co on będzie miał za program i jakie będzie miał hasła, jakie postulaty. No, myślę, że Szymon jest dosyć fajnym facetem, więc na pewno będzie to ciekawe. A czy uważasz, że ma szansę wygrać z Andrzejem Dudą? Wydaje mi się, że jednak nie, ale... No, słuchajcie, to jest polityka, ona jest nieprzewidywalna, więc tak naprawdę wszystko może się wydarzyć i jeżeli uda mu się wejść do drugiej tury, no to mówię, no to wtedy może być zaskoczenie też, no bo ludzie mogą na niego zagłosować, ale mimo wszystko większe szanse daje obecnemu prezydentowi.